Cisza zapadła, więc spróbuję ją zagadać w jakiś sposób. Będę przywoływać twórców, których z nami tutaj jeszcze nie ma i będę przedstawiać tych, którzy z nami już są. Dzień dobry. Prosimy o zajmowanie miejsc. Czy są tam jeszcze jakieś krzesełka? Są. Tutaj jest jedna wolna pufa. No dobrze, to... Dobrze. Najpiękniejsze fajerwerki ever. Dziewczyny są z nami. Aleksandra Terpińska, reżyserka. Dzień dobry. Aleksandra Terpińska, stała bywalczyni Festiwalu Młodzi i Film, więc myślę, że wszyscy ją znamy. Beata Rzeźniczek, producentka filmu. Dzień dobry. I Malwina Bus, aktorka. Dzień dobry. Pars Pro Toto, Katarzyna Łęcka, reżyserka. Witamy gorąco. Paweł Dobrzycki, scenografia. I scenariusz. I Jacek Kloskowski, tam jest. Dzień dobry. Możesz, proszę bardzo, czeka. Nikogo na siłę tutaj na środek wyciągać nie będziemy, ale krzesła są. Kamienne Chleby, Robin Lipo, dzień dobry. I Sandra Ksepka. I Kinki, film dokumentalny, Tadeusz Chudy jest z nami, dzień dobry. I Aga Zając usiadła tam. Dzień dobry, więc jeśli będą pytania do dziewczyn, to są z nami. To cóż, może zacznijmy od czego? Od fajerwerków może zacznijmy, bo pierwsze były pokazywane w tym bloku. Ja może, no tak, bo już powiedziałam, że Aleksandra Terpińska nie pierwszy raz tutaj na Festiwalu Młodzi i Film jest i nie chcę tego zostawić bez kontekstu. Już Ola jakiś czas temu zarzekała się, że koniec właśnie z krótkimi metrażami, że już teraz czas na długi metraż. No ale tak, ale okazało się, że powstał taki film. Film, który został w ogóle nagrodzony w Cannes, więc takie piękne zwieńczenie po prostu tej drogi krótkich metraży. Czy to jest, jak do tego doszło, że jednak postanowiłaś jeszcze ten krótki metraż zrobić? Bo praca była bardzo szybka, ja tylko tak zdradzę. O mikrofon. Czy możemy prosić o mikrofon? Aha. Włączanie jest dla Leszczy. Dobra, już mam. No tak się stało to, że powstał taki tekst, który wydał mi się ważny, a później był konkurs na współczesną wersję przypadku Kieślowskiego, którym nagrodą było finansowanie. Co prawda trochę za niskie jak na nasze warunki, ale postanowiliśmy i tak iść w to. A ponieważ to było tak szybko, więc to było dość obiecujące, że rachu ciachu i nie będę długo nad tym siedzieć i będzie film. No, tutaj kolega Robert, fotograf, zwrócił mi uwagę na jedną bardzo ważną rzecz i dziękuję mu za to, bo ja faktycznie o tym nie pomyślałam wcześniej, że te wszystkie obrazy z... tych ulicznych manifestacji, które oglądamy w filmie, no one oczywiście nie powstawały podczas tego krótkiego okresu zdjęciowego. Też nie mieliście budżetu, żeby tam ściągnąć tych wszystkich ludzi na pozamykać ulicę i żeby to nakręcić. Mieliście taki budżet. Mieliśmy jeden dzień. To na co on poszedł? No właśnie na ten jeden dzień. Na ten jeden dzień, kiedy zamknęliśmy ulicę w centrum miasta, sprosiliśmy, nie wiem, ilu statystów, bo już później pewnie Beata tam wie, albo i nie wie. W każdym razie dużo i to był taki jeden dzień rzeczywiście z pirotechnikami, z kaskaderką, tak jak Pan Bóg przekazał,
A częściowo żeśmy robili to no, tak, taką metodą partyzancką tak zwaną, czyli po prostu wykorzystywaliśmy to, co nam sprzyjające okoliczności polityczno-społeczne przyniosły. Czyli co, była manifestacja, wchodziliście tam... Tak, to znaczy pierwszy raz w ogóle byliśmy 2 lata temu na Dniu Niepodległości, na tej takiej narodowej paradzie, tylko że tam było strasznie dużo flag, więc nie mogliśmy dużo użyć, ale to było tak, że 2 dni wcześniej wymyślałam, dobra, to super, to zróbmy tą jedną scenę i akurat mieszkałam z Justyną Wasilewską i chciałam też, żeby ona zagrała w tym, więc zebrałyśmy, wydzwoniłyśmy Piotrka Polaka, no i nagrałyśmy tą scenę na samym początku, a później, dobiła do projektu Malwina i z kolei z Malwiną żeśmy nagrali manifestację już na Antifie, też 11 listopada, tylko że na kontrmanifestacji i tam już byliśmy o tyle mądrzejsi, że mieliśmy grupkę statystów, których jedynym zadaniem było być cały czas za Malwiną, tak żebyśmy nie musieli mieć zgód na twarze i żebyśmy nie zarejestrowali innych twarzy niż te, na które mamy zgody. Także to już byliśmy o to mądrzejsi, że żeby kręcić na takiej manifestacji, no to tam trzeba być przygotowanym. Ale otóż to co powiedziałaś, właśnie przy tym chciałam się zatrzymać, powiedziałaś 2 lata temu, czyli kiedy w ogóle, czy miałaś wtedy już po prostu ten scenariusz w głowie, czy to było tak, że okej, to chodźmy na ulicę, coś nagramy, może mi się to kiedyś przyda, może nie? Nie, no to było tak, że najpierw powstał taki 8-stronnicowy scenariusz o tym, jak trójka przyjaciół idzie na manifestację, że gdzieś tam wiemy, że to już jest jakaś taka ostateczna sprawa i oni idą kupić narkotyki i zabawić się po raz ostatni. To była ta właściwie końcówka, a później był ten konkurs na przypadek i ja tak sobie pomyślałam, że właściwie mam tu 3 postaci i 3 różne losy bohaterów w pewnym sensie mogę rozwinąć, więc jakby rozwinęłam cały ten początek w ramach tego konkursu, więc później powstał 30-stronnicowy scenariusz, więc on tak mocno ewoluował, natomiast wtedy tam ta końcóweczka była taka sama, albo przynajmniej podobna. Właściwie wiedziałam, że na te 8 minut no to nie dostanę takiego budżetu od nikogo, no bo kto by chciał finansować taki film bardzo drogi, 8 minut, short, bez sensu. Więc jak się pojawia okazja, żeby no 30 już coś tam, no to postanowiłam w to iść, postanowiłyśmy razem z Beatą, no i to się udało, że wygrałyśmy ten konkurs. No i później już tylko trzeba było zrealizować, easy. Powiedziałaś o tych flagach i to też jest bardzo ważne, bo film no, ma pokazywać jakąś taką sytuację bez miasta, tak? Bez miasta, bez czasu. No ale to się oczywiście nie udało, bo wiadomo, że nie da się tego uniknąć. Rzeczywiście fajnie by było stworzyć takie miasto widmo i tam tylko troszkę więcej pieniędzy, nie? Tam mundury no, uszyć. No tam także w Hollywoodzie niedługo. No, aż tyle nie mieliśmy, więc jakby zupełnie się nie udało tego pozbyć, natomiast takie było trochę zamieszanie. Myśmy właściwie, ten scenariusz powstał, ten króciutki powstał wtedy, jak były zamieszki na Ukrainie, jak był Majdan i właściwie wtedy myśmy się zaczęli zastanawiać, co by się stało. Akurat robiliśmy Amerykę, czyli poprzedni film, więc sporo jeździliśmy po dokumentacjach, no i tak siedząc w trójkę w tym samochodzie, jeszcze z operatorem dużo żeśmy rozmawiali właśnie o tym, co by się stało, jak my byśmy, kto by uciekał, kto by został, kto by walczył, kto by nie walczył, no i tak powstał jego pomysł. To po narkotyki. Dokładnie. To mieliśmy ustalone. Czy są pytania od Państwa? Już podaję mikrofon. No to jest film, którego ja kompletnie nie rozumiem. Nie wiem, jakim cudem takie rzeczy powstają, ale w studiu Młonka wszystko jest możliwe. Po pierwsze, kojarzył mi się najpierw z czasami stanu wojennego, ale to nie pasowało do telefonów komórkowych i tak dalej. Teraz słyszę, że to miało być miasto widmo. Potem historia jest jakaś taka pogmatwana. Zaczyna się od erotycznej przygody 2 pięknych kobiet, kończy się jeszcze jakimś skomplikowanym
układem z kolesiem. Także o co w tym wszystkim chodziło? Ja rozumiem, że młody reżyser to musi łapać każdą okazję, żeby zaistnieć i to jest normalne. Ale czy nie lepiej byłoby dogadać się z jakimś dobrym scenarzystą, który ma pomysł na dobrą trzydziestkę, zamiast coś samemu modzić po tych paru winach, piwach i tam jeszcze jakichś innych grzybkach? No ja bardzo szukałam dobrego scenarzysty, niestety nie znalazłam, ale pomyślałam sobie, a zaistnieje. No i wiecie państwo, reżyserzy mają ego wybujałe bardzo, nie? Więc każda okazja. Dzisiaj nawet pokazuję trochę cycki, też myślę, że może zaistnieje przez to. Także jakby ja po prostu szukam tam w tym kan, nawet coś tam się przemazałam, także tak... Próbuję. Może to jest rzeczywiście żenujące, ale co zrobić? No każdy szuka gdzieś tam tej swojej sławy. Dobrze, czy są jakieś pytania jeszcze z sali? Pójdę za ciosem, a co? Pewnie. Nie ma na razie. Dobrze, to ja będę pytać dalej. Czekam na podniesioną rękę, gdyby ktoś jednak się odważył i chciał się podzielić opiniami. To zostańmy przy tych skandalach, które oglądamy na ekranie, czyli ten związek nieheteronormatywny, niemonogamiczny w dodatku. Dlaczego? Czy tutaj chodziło no właśnie o zszokowanie widza, zaistnienie? Znaczy oczywiście tak, oczywiście liczyłam na to, że jeszcze jak pokażę cycki na ekranie nie swoje, to w ogóle już będzie ekstra, ale myślę, że chodzi o miłość, chodzi o to, że miłość nas jakoś uratuje może, takie mam bardzo naiwne, jak to młody reżyser, myślenie o świecie i raczej niech właśnie nie chodziło mi o to, żeby pokazać, że to jest ważne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy właściwie na końcu oni są w trójkę. Tylko ważne jest, żeby się do kogoś, mieć do kogo się przytulić. To jest ważne chyba. Malwina, gdybym mogła ciebie zapytać o udział w tym filmie i zacznę nawet nie tyle od tych gorących scen tam z Justyną Wasilewską, zostawmy to jeszcze chwilę państwa w niepewności, ale chciałam zapytać cię o właśnie o twój udział też jako młodej osoby w tym filmie i czy ty zrozumiałaś ten film, czy dla ciebie ten film jest zrozumiały, jest ważny, jest o czymś? Ja absolutnie, wydaje mi się, że zrozumiałam ten film. Myślę, że jest ważny. Mi się strasznie podobało w scenariuszu to, że są trzy różne postaci. Każda z nich zupełnie jest inna, ma inne życie, a w jakimś sensie są razem i kończą razem. I gdzieś też Ola powiedziała, że napisała to 2 lata temu. Też zabawne było to, że akurat w momencie, kiedy zaczęliśmy to kręcić, to był manifest czarnego protestu. I gdzieś to jest fajne, że wiadomo, że to cały czas się dzieje na świecie, ale gdzieś tam Ola napisała to i nagle się zaczęły bardziej intensywnie te rzeczy dziać w Polsce. I to też fajnie wybrzmiewało w momencie, kiedy to kręciliśmy. I myślę, że nie wiem, czy to już... Chciałabym powrócić do sceny. Ja też na to czekam. Fantastycznie mi się grało z Justyną. Pierwszy raz miałam scenę z kobietą, taką scenę. I bardzo chętniej myślę, że z takie sceny zagram niż z mężczyznami, bo jednak z dziewczyną się fajnie takie rzeczy gra. Z dziewczyną to nie zdrada. Chciałam was zapytać o... Może są pytania teraz jakieś? Nie ma. To chciałam was zapytać o... Jest. Tutaj było pytanie o zrozumienie. Dla mnie ten film wybrzmiał tak właśnie złowieszczo w tej obecnej sytuacji. Panu, który nie zrozumiał, radziłabym, żeby po prostu obejrzał jeszcze raz. No nie każdy film jest tak prosty jak budowa cepa, prawda? I czasami trzeba po prostu się nad nim zastanowić, bo jakieś tanie żarty nie załatwią nam tego problemu, myślę. Także
No, chciałam zapytać, czy mają panie nadzieję na realizowanie równie ważnych tematów w przyszłości, bo ja widzę już tutaj, nawet na tym festiwalu, taką zmianę klimatu w stosunku do poprzednich lat. I no, niepokoję się o przyszłość polskiego kina w tym kontekście. Ja myślę, że ja też niepokoję się o przyszłość naszego świata, nie tylko polskiego kina. I życzyłabym sobie, dziękuję za te słowa, życzyłabym sobie robić filmy o ważnych rzeczach i mam nadzieję, że nie zabraknie mi talentu, inteligencji i wszystkiego tego, co potrzeba, żeby robić filmy o mądrych rzeczach, które będą dla kogoś wartościowe, bo myślę, że nie ma sensu marnować pieniędzy, bo nie było publicznych i czasu ludzi, których się zaangażuje, żeby robić rzeczy nieważne, przynajmniej nieważne dla nas na danym etapie. Także chciałabym bardzo, żeby tak było. Mam nadzieję, że to się uda. Chciałem pani odpowiedzieć, że ja bardzo chętnie obejrzę wersję reżyserską, nawet jeśli będzie miała 3 godziny, ale pod warunkiem, że ta pierwsza scena będzie bardziej rozbudowana. Natomiast tak już poważnie, to chciałem spytać o te tematy właśnie, bo rzeczywiście tutaj w gronie osób kochających kino, rozmawiając o tym, co widzimy na festiwalu, zauważamy, że pewne rzeczy się krystalizują, ale one jeszcze nie są na tyle wyraziste, żeby powiedzieć, co naprawdę widać w polskim kinie. Także jakie tematy, jakie sprawy, jakie rzeczy są, leżą wam na sercu, które powinny być jak najszybciej pokazywane na polskich ekranach? No to myślę, że każdego trzeba zapytać osobno o to, co komu leży na sercu. Ale o czym chciałabyś zrobić film, gdyby było możliwe? Ja na razie nad tym pracuję i do tej pory wszystkie rzeczy, które zrobiłam, były o problemach, które wydawały mi się ważne i dlatego nie robię ich za często, bo żeby o czymś powiedzieć, trzeba się najpierw zastanowić, co jest warte opowiedzenia. I ja się właśnie zastanawiam, także nie odpowiem panu na to pytanie w tej chwili, bo się zastanawiam, co teraz należałoby opowiedzieć. Czy są pytania jeszcze do dziewczyn? Bo chciałabym, żebyśmy też dali się wypowiedzieć pozostałym ekipom tutaj. Chociaż ja na koniec jeszcze chciałam krótko zapytać, nie wiem, może Beata się wypowie jako producentka. Czy chciałam was zapytać o to, co wydarzyło się po Cannes, czy coś wydarzyło się w Cannes, bo dostaliście nagrodę, jakby ten film okazał się bardzo uniwersalny i to nie jest tak, że my tutaj żyjemy w jakichś napięciach i jesteśmy podzieleni i trochę obawiamy się o te losy świata, ale okazało się, że ten film faktycznie znalazł odbiorców, no, w każdym zakątku, znaczy wśród tych ludzi, którzy w Cannes film oglądali. Ja myślę, że obie te nagrody nas cieszą. Jedna to jest nagroda Canal Plus, to znaczy, że film będzie mieć dystrybucję w państwach francuskojęzycznych, więc dotrze do większej liczby widzów. A druga nagroda to była nagroda publiczności, więc też bardzo cenna nagroda. No a jeżeli chodzi o dalsze losy, no to teraz zaczyna się cykl festiwalowy filmu. Myślę, że na pewno dla Oli to jest ważny moment, albo nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast na pewno pobyt tam dla wszystkich młodych twórców zawsze jest jakimś okazją do tego, żeby się skonfrontować z tym światem i wyciągnąć jakieś swoje wnioski, refleksje. Więc w tym temacie na pewno to była cenna lekcja. Ola, ważny moment? Bardzo ważny moment to był dla mnie. Ale zaczął się, czy tam był, czy dostałeś jakieś propozycje, to Hollywood padło. Dostałam mnóstwo propozycji, wszystkie je odrzuciłam, ponieważ nadal myślę, o czym chcę zrobić film. Także dopóki niestety tego się nie dowiem sama od siebie, dopóty będę odrzucać wszystkie propozycje, także taka sytuacja.
Bardzo dziękujemy. Wrócimy do tego filmu, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będziecie Państwo mieć pytania. Prosiłabym o mikrofon tutaj bliżej. Pars pro toto, czyli Katarzyna Łęcka, Paweł Dobrzycki, Jacek Kloskowski. No i tutaj oczywiście, chociaż nie będę zaczynała od Beksińskich, zacznę od tytułu, bo w ogóle mamy w tym bloku kilka takich filmów, gdzie te tytuły są bardzo znaczące, więc zwykle o te tytuły nie pytam, a tutaj jednak zacznę o to, dlaczego ten tytuł, i może wytłumaczmy, bo myślę, że nie każdy jednak wie, co ten tytuł oznacza. Tak, zwłaszcza, że większość doradców namawiała mnie na zmianę tytułu i jednak się uparłam, żeby ten łacinizm mało używany został. Są trzy wytłumaczenia, właściwie dwa najważniejsze. Pars pro toto, część za całość, czyli część, która jest tak symptomatyczna, że opowiada nam większy fragment rzeczywistości, rzeczy, zdarzenia i tak dalej. To miał być duży film, to miał być film półtora godzinny. Myśmy stawali dwa lata temu w PISF-ie do takiego porównania projektów. Wiecie Państwo, z którym projektem. I los zrządził, że nie udało nam się wtedy tego pojedynku wygrać. Myślę, że dobrze. Andrzej Wajda i Wojciech Marczewski poradzili, że jeżeli ten projekt ma przeżyć, to dobrze, żeby miał półgodzinną formę, bo inaczej ze względu na dystrybucję trzeba czekać co najmniej kilka lat, żeby to ożywić, a to się może po prostu dziecko wylać z kąpielą, już nie będzie tej energii i tak dalej, więc Pars pro toto, czyli to jest jakby moje prywatne część czegoś większego, a tak naprawdę to ludzie, którzy otrzymywali w prezencie lub kupowali obrazy Beksińskiego, czasem to były małżeństwa, jak się rozwodziły, dzieliły się wszystkim również obrazami. Był taki jeden obraz przepiłowany dwukrotnie. Jedną trzecią otrzymała była żona, prawą stronę, drugą trzecią kochanek tejże, a środek otrzymał były mąż. I ten biedny człowiek, który otrzymał kawałek obrazu najmniej podobny do malarstwa Beksińskiego, odwiedził malarza, zapukał z tym kawałkiem opiłowanym, bardzo brzydko wyglądającym i zapytał, czy przepraszam, no bo ja jestem po rozwodzie, kochanek ma jedną, żona drugą, a ja mam taki, że no wie pan, nie za bardzo widać, czyje to jest. Czy pan mógłby to chociaż z tyłu podpisać? No i Beksiński, ponieważ był bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem, wziął ten obraz, napisał Beksiński, a po chwili zadumy dopisał pod spodem Pars pro toto. I ten epizodzik był też w tym dużym filmie, aczkolwiek tytuł został po prostu tak. To teraz zapytam o związki, no właśnie nie związki, ale w ogóle o odniesienie się do tych innych projektów obeksińskich, które ostatnio powstały, no bo jest tak, że zwłaszcza po książce, prawda, nagle ten temat stał się dość ciekawy i pożądany. Ja za każdym razem zastanawiam się, oglądając na przykład film dokumentalny, ten ostatni audio, album wideofoniczny, też zastanawiam się, co nowego można z tej historii wyciągnąć i mam wrażenie, że za każdym razem coś nowego z tej historii, z tego życia da się właśnie wyciągnąć, jakiś inny ten fragment. Rozumiem, że pytanie brzmi, co myślę o tych innych, tak? Bo nawet nie, absolutnie tutaj nie pytam o ocenę, bo to pewnie też nie jest komfortowa dla Was sytuacja. Bardzo komfortowa, nie proszę. Mam żadnego problemu. Proszę. Ja może zacznę od końca, to znaczy od powodu, dlaczego my i czemu tak się stało. Obok mnie z tej strony siedzi Paweł Dobrzycki, którego tata przyjaźnił się z Beksińskim. Mariana Dobrzyckiego nie ma w książce Grzebałkowskiej, nie ma go nigdzie, bo te najprawdziwsze przyjaźnie nie są upubliczniane, ponieważ jest to tak bliskie, tak bolesne i tak dalej, więc Paweł się przyjaźnił z Tomkiem, potem również ze Zdzisławem i ich rodziny się dość mocno przyjaźniły. Ja z kolei znam Pawła wiele lat i Beksińscy się pojawiali w naszych rozmowach zawsze z takim dopiskiem, że zasługują na film, że warto by było coś o nich opowiedzieć. I to, że ja zaczęłam pisać duży scenariusz razem potem z Pawłem, to się właśnie tak zadziało troszeczkę samo. Nie wiedziałam o tym, ja swój pisałam 3 miesiące, że 8 lat w międzyczasie pisał ktoś inny, drugi film. Dla mnie się wydało istotne pytanie, bo film biograficzny to nie jest jakaś wielka tajemnica, że operuje życiem prawdziwych ludzi. W tej sytuacji ci prawdziwi ludzie odeszli właściwie nie zostawiając za sobą nikogo, kto mógłby się upomnieć, tak jak na przykład w wypadku religii czy filmu Bogowie, znamy tę historię dobrze, o to jak są przedstawieni. I właściwie w tej sytuacji
to tylko decyzja twórcy, na ile uczciwie potraktuje tę sprawę. Dla mnie było dość istotne, żeby się pochylić nad tymi, którzy się sami nie mogą obronić, uczciwie i opowiedzieć tylko to, co się tam wydarzyło. Paweł był takim najważniejszym konsultantem. Drugą osobą była Lidia Puchalska, którą Państwo widzieli na ekranie. Ona się zgodziła zupełnie za darmo oddać część swojego życia do filmu i nazwisko postaci i tak dalej. To była najbliższa mu osoba od momentu śmierci Tomka i Zosi, czyli wtedy, kiedy na 5 lat został sam. Przypadkowo się pojawiwszy w jego domu, spędziła z nim te 5 lat. To była piękna, długa, platoniczna miłość. Masaż był jedynym dotykiem, który rozkruszał powoli skorupę Beksińskiego. I ona też właśnie z tą intencją, żeby opowiedzieć o tym, jakim był naprawdę. Ciepłym, delikatnym, wrażliwym człowiekiem, dość pokruszonym. I to jest dobry moment chyba, żeby, bo to dla Państwa może jedyna okazja, oddać Pawłowi mikrofon, żeby coś powiedział o samym Zdzisławie. Dziękuję bardzo. To nie jest łatwy moment. Również nie chcę wchodzić w ogóle w jakąkolwiek opowieść o innych filmach. Myślę, że po prostu osobę Beksińskiego nam, wszystko co o nim pisano, wszystko co o nim myślano, wszystkie te rzeczy czasem dosyć, może jak to się mówi, tabloidowe, przesłoniły nam co nieco jego osobę. A to był człowiek szczególny, niebywale utalentowany i niebywale wyedukowany, w dużej mierze własnym sumptem, który w bardzo ciężkich czasach, który znam z opowieści mojego ojca, znalazł sobie sposób na życie w swojej twórczości. I dla nas praca nad filmem o Beksińskim była w gruncie rzeczy pracą nad tematem relacji między artystą przez duże a światem, który wobec tego artysty jest okrutny, jest wrogi i ciągle jakby mu włazi do jego mieszkania, w jego twórczość, w jego myśli. I to, co jest najbardziej przejmujące, Beksiński szalenie cenił swoją prywatność, wbrew wszelkim pozorom. Uciekał od świata, nie chodził na swoje wernisaże. Z trudem przyjmował gości w domu. W tym domu się właściwie zamknął. Miał pewnego rodzaju obsesję. Miał wiele zamków w drzwiach. Miał kamery. A ten świat go w najbardziej banalny sposób dopadł, prawda? Na samym końcu. I gdzieś ten sposób, w jaki on umarł, znowu jest w jakiś sposób metaforą funkcjonowania nas, artystów, w tym świecie. Nie zostawia się nas samych, ciągle nam ktoś pod nogę podkłada, ciągle ktoś nas chce cenzurować, ciągle ktoś nas chce unieszkodliwić. W tym sensie była to postać niesłychanie dramatyczna. Jeśli Państwo pozwolą, ja jeszcze na chwilę, jeżeli Pani pozwoli, wrócę do naszych poprzedników, tak? Tak, bo chciałam się w takim razie, tylko i wyłącznie jedna mała dygresja, bo za chwilę nam to ucieknie, ale to, co Pan powiedział, to wydaje mi się jest o tyle ważne i może parę słów na ten temat, bo z jednej strony mówi Pan właśnie o tej prywatności, o którą on bardzo dbał, a z drugiej strony w tym momencie dostajemy co rusz po prostu kolejne materiały archiwalne, bardzo intymne, bardzo osobiste filmy kręcone w domu. No w zasadzie widzimy wszystko, może właśnie często w taki tabloidowy sposób, jak to życie w tym domu za zamkniętymi drzwiami, jak ono wyglądało. To jest jakiś taki w ogóle paradoks. Nie chcę wchodzić w ocenę osób, które takie materiały udostępniają. Tak bym to powiedział. Rozumiem ciekawość ludzi, którzy chcą takie rzeczy oglądać, i wielu ludzi na pewno ma w tym dobre intencje. Nie chcę tego oceniać. Zdzisław bardzo często wyciągał kamerę, jak się u niego było w domu, i filmował wszystko. Mając w sobie, to zresztą jest w jego obrazach gdzieś pod 2-3 warstwami znaczeń w tych obrazach, mimo że mówił, że znaczenie nie ma znaczenia, ale to nie do końca była prawda. On miał pewnego rodzaju obsesję uciekającego czasu.
Przepraszam, że wchodzę jakby w historię jakby swoją, ale mój ojciec też ją miał. To znaczy to było pokolenie tak głęboko dotknięte przez traumę wojny, że oni mieli obsesję notowania czasu, który im upływał i który był im darowany. Mam wrażenie, że większość tych materiałów, które on kręcił, jakby miała zupełnie inny cel niż to, jakim my tym materiałom dzisiaj... Jakieś próby zatrzymania tego czasu, tak? Tak, tak, tak. I jakby w kontekście jego życia, bo tam w świadomości publicznej istnieje jego żona, istnieje jego syn, ale z stałą obecnością w tym domu i w tych materiałach filmowych są również jego matka i jego teściowa, którymi oni się opiekowali do końca życia. I ta notacja upływającego czasu i zmiany, jakie zachodziły, no, była dla nich, przede wszystkim dla niego, była jakby rodzajem wewnętrznego, artystycznego obowiązku, ale to nigdy nie miało być na sprzedaż. Zresztą jeszcze dopowiadając, on jakby przeczuwał, że zostanie sam, bo potem te nagrania tak naprawdę to były jedyne żywe głosy w jego domu. On w pewnym momencie już też przestał to oglądać, ale to była jedyna szansa skontaktowania się ze zmarłymi czy wskrzeszenia zmarłych. Przerwałam panu, a pan jeszcze chciał dodać coś o tych poprzednich filmach? Tak, chciałem wyrazić swój głęboki szacunek dla dzieła naszych poprzedników. Muszę się wytłumaczyć, bo przypuszczam, że ja tutaj zawyżam średnią wieku. I dlatego chciałem o tym powiedzieć. Ten film był dla mnie niebywale przejmujący, ponieważ odnalazłem w nim nastrój, atmosferę, poczucie zagrożenia, jakiego doświadczałem w stanie wojennym. Też mnie łapała milicja, też nie wiedziałem, co się na następny dzień stanie. Też chodziliśmy całymi gromadami na jakieś imprezy, które musiały trwać całą noc, bo była godzina policyjna, nie można było wyjść z domu, a jak się wychodziło, no to się zdarzało, co się zdarzało. I też nawzajem w tej mojej generacji wczepialiśmy się w siebie na różne dziwne sposoby, ponieważ nikt naprawdę z nas nie wiedział, co na następny dzień stanie. Ja dostałem powołanie do wojska i wiedziałem, że mam pojechać budować bunkry pod Elbląg, prawda? I stałem przed takim właśnie panem kapitanem czy pułkownikiem, który zachowywał się jeszcze bardziej nieuprzejmie niż to było w filmie. I zupełnie mnie nie razi, przepraszam za sformułowanie twórców, jakby niezborność scenariusza, bo nie chodzi chyba tutaj o to, żeby on był zborny, chodzi o to, że on oddaje niebywale atmosferę tamtego czasu i w moim pojęciu fantastycznie oddaje atmosferę tego, co mam wrażenie, że nam grozi. To znaczy gdzieś to zło zaczyna się rodzić między ludźmi w jakiś sposób nie do końca określony, nie do końca przewidywalny, nie do końca logiczny. Ludzie, którzy się najbliżej znają, nagle stają po dwóch stronach barykady, puszczają hamulce. Nie wiadomo dlaczego, bo wszystko to, co się dzieje, jest sprzeczne z codziennością, z odczuwaniem czy z misją tej lekarki, prawda? I tak dalej. Więc dla mnie to jest bardzo przejmujący film i bardzo się cieszę, że w tym dziwnym świecie filmowym, tym dziwnym świecie, gdzie kryteria oceny artystycznej bywają nie do końca zrozumiałe, ten film dostał takie nagrody. Gratuluję serdecznie, bo jest to przestroga i im więcej to ludzi obejrzy, i również w naszym kraju, tym lepiej. Czy macie państwo pytania do filmu? Nie ma żadnych. Nie wiem, chyba jest... Już późno, nikt nie chce gadać, no. Nie, wbrew pozorom wszyscy chcą się czegoś ciekawego dowiedzieć, bo państwo tutaj rzucili temat, no, bombowy wręcz. Po pierwsze, bardzo ciekawe jest to, co pan opowiadał o Beksińskim. Ja się aż tak bardzo nie wgłębiałem w jego biografię. Tutaj mamy coś w rodzaju takiego portretu psychologicznego twórcy i to jest dużo, dużo ciekawsze niż to, co widzieliśmy w filmie z udziałem Seweryna. Także mówię to z pełną odpowiedzialnością, że szkoda, że taki film nie powstał. Może byłby lepszy, może byłby inny. Ciekawe jest to, że nagle
artyści interesują się postacią innego artysty i jego epoką, jego osobowością, jego twórczością. To coś w rodzaju takiej, nie wiem, fobii czy maniery, która kiedyś w Europie dotknęła Picassa, bo kiedy Picasso umarł, to też nagle wszyscy się nim zaczęli interesować, badać. Każdy miał jakąś teorię na jego temat. Niektórzy twierdzili, że miał kontakty z diabłem, że jest kosmitą i tak dalej. No tutaj jeszcze do tego nie doszło, ale pewnie w następnym scenariuszu się pojawi. Natomiast ciekawy jest w ogóle ten fenomen czasu człowieka, w jego kontekście i tak dalej. I jeszcze raz powtórzę, że szkoda, że ten film nie powstał. Natomiast jest pytanie takie, co z tym zrobić, bo ja po tym dzisiejszym spotkaniu mam pewien niedosyt. To znaczy uważam, że film z udziałem Seweryna jednak wszystkiego nie mówi. Na przykład nie mówi nic o kontekście epoki stanu wojennego, o którym pan tutaj mówił bardzo ciekawie. Tam to jest przemilczane. Nie mówi o sytuacji, w której znalazł się Beksiński tuż przed śmiercią. A też różne rzeczy na ten temat słyszałem. Przypomnę, że doszło do morderstwa, którego dokonał człowiek jakby zaprzyjaźniony z rodziną. Nie związany z rodziną bezpośrednio, ale jakby taki wprowadzony przez kogoś tam do tego domu, więc to bardzo ciekawa sytuacja. Więc mnóstwo jest takich pytań i takich problemów, które z tą postacią się wiążą i szkoda, że to nie zostało wykorzystane. No, nie wiem, co będzie dalej, czy następne filmy o Beksińskim powstaną, czy to wyczerpie temat. W każdym razie jest w tym coś. No, jeszcze powstanie jeden dokument z wnętrza i tak jak mamy dwie fabuły, które są zupełnie innymi obrazami, tak samo te dokumenty też, bo wybór, to o czym Paweł mówił, w ogóle upubliczniania tych materiałów, ale wybór tych materiałów dokumentalnych, ja je oglądałam wszystkie, więc dokładnie wiem, co tam jest, też może być stronniczy. Też można sobie to pociąć i poskładać tak, żeby pokazać te jasną czy ciemną stronę mocy, jak to się kolokwialnie nazywa. Więc pewnie te nasz krótki, tamten długi i te dwa dokumenty są jakimś takim szerokim spektrum. Natomiast ja mam dzisiaj taką głęboką akceptację dla tego, co się stało i dlatego, że my siedzimy tutaj dzisiaj z 30-minutowym filmem, a nie 90-minutowym. To trochę też tak jest, jak Paweł mówił o losie artysty, los reżysera, a szczególnie młodego, względem PiS-u, takiego boga trochę, decydenta rozstawiającego pionki. No, wystarczy to zaakceptować, zgodzić się i pójść dalej. Lepiej chyba zostawić niedosyt czymś krótkim, niż umęczyć widzów długą fabułą. Także Opowiem państwu, panu, jeszcze jedną rzecz, która jest pewnego rodzaju snopem światła rzuconym na postać i Beksińskiego, i całej jego rodziny. O tym mało kto wie. Oni mieszkali w Sanoku. To jest taka mała miejscowość. Zdzisław tam, ponieważ obowiązywał go nakaz pracy, zaczął pracować w fabryce autobusów za projekty autobusów bardzo przypominające amerykańskie krążniki szos. Organizacja partyjna postawiła go w stan jakby oskarżenia. On się musiał złożyć tak zwaną samą krytykę, potem go wylali z tej fabryki na zbity pysk. Zaczął malować i tak na dobrą sprawę cała rodzina czasami wręcz głodowała, ale w jakiś sposób byli szczęśliwi, jakbyśmy ich odwiedzali. Żyli tak, jak chcieli, nikt się do nich nie wtrącał, ale do czasu. Przeżyli tam również i stan wojenny, ale w którymś momencie świat się o nich upomniał, ponieważ dla władz miasta ówczesnych Sanoka byli zakałą na zdrowym ciele narodu i postanowiono ich dom rodzinny zburzyć, ponieważ chciano w parku i na miejscu, gdzie ten dom stał, chciano zbudować osiedle mieszkaniowe. Któregoś dnia Beksiński dostał papier, że mają się wynosić stamtąd, bo za miesiąc czy tam za dwa miesiące wjadą tam spychacze i ten dom rozwalą. Nigdy oczywiście to osiedle nie powstało, natomiast oni się musieli przenieść do Warszawy i to był rodzaj
traumy, po której oni w jakiś sposób, mimo tego, że żyli jakby w szerszym gronie przyjaciół w tej Warszawie, nigdy z tej traumy do końca się nie otrząsnęli, bo proszę sobie wyobrazić po prostu taką sytuację, że ktoś do państwa przychodzi i każe wam się wynieść z mieszkania, bo za chwilę to mieszkanie wam rozburzą, w gruncie rzeczy nie dając żadnej rekompensaty, ponieważ jesteście państwo w odczuciu społecznym władzy szkodnikami i nieudacznikami i psujecie dobrą opinię miasta. Tą scenę w tym scenariuszu dużego filmu myśmy mieli zapisaną, bo ona wiele rzeczy tłumaczy. Szczególny też jest związek, tutaj usiłowaliśmy dotknąć tego tematu, związek pomiędzy samym Beksińskim, który był postacią niebywale trzeźbą, precyzyjnie analizującą świat. No w końcu był inżynierem z fantastycznymi zdolnościami, jeżeli chodzi o konstruowanie na przykład aparatury akustycznej. A jego malarstwem, które było rodzajem nie tylko wyrażenia lęków czy snów, to różne dziwne rzeczy się na ten temat mówi i one nie zawsze są najmądrzejsze, ale w gruncie rzeczy była to najwyższa forma wolności, jaką on w tym świecie, w którym żył, mógł doświadczyć. Z całą świadomością, że to przed niczym go nie broni, prawda? Dziękuję bardzo. Przepraszam, że się rozgadałem. Czy, proszę bardzo, już przynoszę mikrofon. Jeszcze korzystając z okazji, chciałem zapytać o te archiwalia, bo to musiało być naprawdę ciekawe, co państwo mieliście możliwość przejrzenia ich. I pytanie jest takie, czy to jest w ogóle w jakiś sposób, bo ja rozumiem, że to muzeum w Sanoku jest właścicielem i one tam wszystkie są, z tego co ja wiem. Natomiast, no właśnie, bo tutaj padło taki zarzut, że ludzie upubliczniają rzeczywiście rzeczy, które nie do końca pewnie ktoś recenzując to chciałby, żeby one gdzieś tam wyszły na świat i jakby pytanie, jaki klucz państwu przyświecał w tych wyborach, to jest pierwsze. A drugie to też pytanie o taką scenę a propos tej sceny z mieszkania, gdzie to jest chyba jego autentyczne mieszkanie. Co z tym, tak? Czy na przykład państwo macie wiedzę, gdzie to się wszystko, czy te płyty zostały gdzieś rozdane i w ogóle jak jest los tego wszystkiego po śmierci? Zacznę od drugiego pytania. Myśmy kręcili częściowo zdjęcia w prawdziwym mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Sonaty, bo tam kawałeczki tej przestrzeni zostały takie jak za czasów życia Beksińskich. To było wejście do mieszkania, korytarz, balkon, kawałeczki. I w Sanoku, gdzie jest wywieziona z Warszawy pracownia Beksińskiego, jest sztaluga, jego biurko, jego regały, wszystkie te szpargały, które tam są. Ta ona jest odtworzona, natomiast Paweł musiał też wykonać pracę scenograficzną, dobudować tam w Sanoku w muzeum ściany. Myśmy zablokowali całe skrzydło na kilka dni ogromnych problemów. Tam przysporzyliśmy dyrektorowi Banachowi, a to, co było fantastyczne, on nam po prostu udostępnił oryginalne obrazy na plan. Z całą świadomością, że wystarczyłoby, żeby tyczkarz się po prostu omsknął i musielibyśmy płacić setki tysięcy złotych, żeby to naprawić. Więc wszystkie obrazy, które tam są, rzeczywiście były oryginałami, pędzle, tubki, farby, wszystkie rzeczy, które trzymał Jurek Radziwiłłowicz w rękach, właściwie należały do Beksińskiego, co też wpływa zapewne na stan poczucia aktora i pracę z tym. Gdzieś to się wszystko ożywia i te duchy, jakkolwiek to zabrzmi, powstają z martwych. Myśmy się tam ledwo zmieścili, bo ta pracownia jest odtworzona w muzeum w malutkim pomieszczeniu, o wiele mniejszym niż to rzeczywiście wyglądało, i upchnąć tam całą ekipę, światło, aktorów, było to prawie niemożliwe i właściwie nikt nam nie wierzył, że się tam zmieścimy. Jednak się udało. Wybór archiwaliów w przypadku trzydziestki był bardzo trudny, dlatego że właściwie w wypadku tak krótkiej formy i tego tematu
Każde ujęcie, każda sklejka musiała być głęboko przemyślana. Tam nie ma żadnej rzeczy, która jest po prostu wypełniaczem, która jest przypadkiem, która jest jakimś rodzajem kleju. Nie ma takiej chwili. Jakby każda rzecz jest tą, pod którą się podpisujemy głęboko. Mnie poruszyło tak naprawdę wychodzenie z przeszłości i pytanie, czy jest to możliwe, żeby człowiek, który był tak sklejony z bliskimi i właściwie przez całe życie był otoczony najpierw rodzicami, potem żoną, rodziną, bliskimi, czy to jest możliwe, żeby się od tego oderwał, żeby jeszcze przeżył kawałek życia jako żywy człowiek, a nie człowiek brodzący i na swoich sztalugach i we wspomnieniach wśród umarłych. I to, co się tam rzeczywiście stało, czyli pakowanie rzeczy, gdzieś ta cezura oddzielająca go od przeszłości za pomocą tej żywej młodej kobiety, to było dla mnie coś naprawdę ważnego, ponieważ odpowiedziałam sobie na pytanie, że tak, dla każdego zawsze, nawet tuż przed śmiercią jest moment, żeby się jeszcze raz otworzyć na miłość, na życie, na chęć życia. To jeszcze, co pan powiedział, jest dość ważne, jeżeli chodzi o zachowanie czy wykorzystanie archiwaliów. W momencie, kiedy Tomek Beksiński umarł, przekazał ojcu w testamencie wszystkie swoje nagrania. On również nagrywał takie dzienniki, miał mnóstwo kaset, dyktafon i tak dalej. I to jego ojciec zdecydował o tym, że to spali po to, żeby to się nie dostało do opinii publicznej. Było tam wiele rzeczy na temat wielu bardzo znanych ludzi. Natomiast Zdzisław nie mógł przewidzieć swojej śmierci. Miał wcześniej spisany testament i rzeczywiście chciał przekazać muzeum w Sanoku swoje obrazy i całą spuściznę, żeby to zostało. Nie sądzę, żeby miał w planach przekazywanie dyrektorowi Banachowi swojego dziennika pisanego w komputerze, wideodziennika, dziennika fonicznego. Sądzę, że też w jakiś sposób by to zniszczył, naoglądawszy się, nasłuchawszy, nabywszy się ze zmarłymi. Nie wydaje mi się, żeby to jako jego świadoma decyzja zostało przekazane po to, żeby cały świat mógł to oglądać. To, że został zamordowany, jakby summa summarum, dało taki efekt. Wie pan, przyszła mi do głowy jedna analogia, jeżeli chodzi o te materiały. Na pewno wszyscy państwo mieli w ręku Kronos Witolda Gombrowicza. To była rzecz kompletnie nieprzeznaczona do druku i to był taki brudnopis, co on robił, co jadł, z kim się spotkał, gdzie siedział, gdzie, jak wyszedł i tak dalej. Tamte pokolenia miały potrzebę takiej notacji i na różne sposoby się ujawniało. Takich rzeczy jest wiele. Jest wspaniały dziennik na przykład Józefa Czapskiego, i wielu twórców. Beksiński się posługiwał po prostu nowym medium. I pamiętam, że mi kiedyś powiedział, że ma w sobie pewnego rodzaju przymus, ale on nie jest w stanie tego oglądać, bo tego są tysiące godzin. Więc to już jest masochizm, gdyby ktoś chciał to oglądać. I w moim pojęciu z tego ogromu materiałów wiele o nim samym się już nie dowiemy, bo no to jest taka, no tak jak Kronos Gombrowicza, prawda? No to są, nie oddaje to istoty życia, a zwłaszcza tak zwanego życia duchowego, takiego człowieka. Czy to jest w ogóle jakaś większa dyskusja, którą tutaj pewnie nie zaczniemy, a na pewno już nie skończymy, ale to jest jakaś tragedia wielu twórców, tak jak pan słusznie przywołał tutaj innych twórców, których wyciągane są na światło dzienne listy na przykład, albo właśnie dzienniki. Czy to jest takie pytanie właśnie, kto ma te prawa, kto może nimi zarządzać i kto ma prawo po prostu do publikacji? I też pytanie tak naprawdę, kim dla nas są artyści? Czy oni naprawdę są nad ludźmi? Czy są aż tak wartościowi jako ludzie i tak bardzo nad przeciętnego Kowalskiego, młynarza, piekarza, aptekarza, żeby fascynować się w tak chorobliwy sposób sznurówką z buta takiego człowieka? Bo każdy z was, ja też, mam swoje wstydliwe momenty, nagrania, miejsca. Dzienniki spaliłam na wszelki wypadek niedawno. Odczuwając ulgę, wyczyściła mi się głowa, poczułam wiatr wewnątrz. My nie jesteśmy nad ludźmi, ja przynajmniej tak uważam. My jesteśmy po prostu ludźmi, którzy wykonują zawód, gdzie produkt tego zawodu jest upubliczniany, porusza serca, a może bardziej niż chleb, który po prostu nas karmi. Nie uważam się za kogoś więcej niż ludzie, którzy tam chodzą po ulicach i mam nadzieję, że nigdy w życiu
żadne zapiski moje prywatne, żadne zdjęcia, żadna moja próba zachowania pamięci dla mnie samej nie zostanie upubliczniona i nie daj Boże, żeby cała moja rodzina zginęła bez spadkobierców i żeby ktoś się za nas zabrał, bo naprawdę ciężki film by powstał, myślę. Czy te archiwalia się pojawiają w też... To... Ja chyba muszę dać przykład jeden, jedyny. Obiecałam sobie, że nie będę się odwoływać do żadnych innych obrazów na temat Beksińskiego, ale ten jeden podam. Albo dwa, a właściwie jeden na pół podzielony. W momencie, kiedy umarł Tomek Beksiński, umarł w łóżku, zażył leki. Zostawił nagrany testament na dyktafonie, który miał obok, była kartka, odsłuchaj i zniszcz. Wiedział, że ojciec przyjdzie. Zdzisław Beksiński wszedł do tego mieszkania, o czym sam pisze w listach do bliskich, o czym wielokrotnie opowiadał najbliższym. Zobaczył nieżywego w łóżku syna, próbował go dotknąć, on miał problem z dotykiem. Próbował go pogłaskać, taki ostatni dotyk, ale cofnął rękę, nie był w stanie. A potem wziął ten dyktafon, włączył ten list. W jednym z filmów, które państwo widzieli, scena jest tak zrobiona, że on wchodzi, z odległości mierzy mu ciśnienie, po czym siada i mówi gratuluję. Nie było takiego zdarzenia. Druga rzecz, śmierć Zosi. Zosia umarła popychając drzwi w kuchni. On nie mógł się tam dostać, ale jak już się dostał i zobaczył ją leżącą, o tym też jest i w dziennikach, i w archiwaliach, można to przeczytać, zobaczyć. On ją po prostu wziął w ramiona i tulił ją jak dziecko. Bo to była tak sklejona z nim istota, że on ją po prostu bardzo kochał. Nie było takiej sytuacji, jaką państwo widzieli w kinie, kiedy on po prostu widzi ją nieżywą, zamyka drzwi, siedzi parę godzin w pracowni, po czym wraca z kamerą, kręci ją i mówi żegnaj Zosiu. Ja rozmawiałam z panem Kamilem Kucem, który jest właściwie no, nie spadkobiercą, ale on jest kuzynem Zofii Beksińskiej i on bywał w tym mieszkaniu, on jest na wszystkich archiwaliach, to nie był kłopot, żeby do niego dotrzeć, to było dość proste. Ja go znalazłam, pokazałam mu montaż offline, bardzo się bałam, nie wiedziałam co powie i powiedział, że zobaczył wujka i ciocię na ekranie. Tak naprawdę myśmy korzystali przede wszystkim z historii Lidii Puchalskiej. Ona jest żywa, ma dzisiaj 63 lata. To była jej decyzja, żeby to opowiedzieć. I jest to trudne za każdym razem, bo pytanie, jak głęboko można wejść, gdzie jest ta granica, za którą się przesunąć nie wolno. To, co było naszą intencją, to pokazanie człowieka, który tak jak każdy z nas pragnie miłości, cierpi, jest mu źle, zmaga się z rzeczywistością, z sobą samym, z demonami, wspomnieniami i tak dalej. Ale to już państwo sami muszą ocenić, co czujecie siedząc na widowni, no po prostu. Tak, odpowiadając na to pytanie, mam wrażenie, że myśmy nie korzystali z tych materiałów na zasadzie, nie wiem, plotki, tylko one się tam pojawiły, mówiąc grunolotnie, w celu artystycznym, to znaczy opowiadaliśmy o człowieku, a Beksiński był jakby trochę pretekstem, prawda? To znaczy na przykład ta pierwsza scena, kiedy on fotografuje swoje mieszkanie od okna przez swoją pracownię do bliskich, którzy potem zmarli, to ona ma swój odpowiednik, czy swoją symetryczność, czy swoją odwrócenie jej już w samym filmie. I tak podkreślam to jeszcze raz, nam chodziło o stworzenie jednak metafory, ja wiem, że w tej 30 to mniej widać niż zamierzaliśmy w tym dużym filmie, chodziło nam o stworzenie metafory funkcjonowania artysty w dzisiejszym świecie i jednej z form funkcjonowania oczywiście, odwołując się po prostu do biografii samego Beksińskiego, natomiast w ogóle nie chodziło o jakąkolwiek plotkarskość czy wykorzystywanie tych materiałów właśnie w taki sposób. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że ja jakby zrozumiałam dość szybko, że bardzo trudno jest zrobić film o dobru,
o potrzebie miłości. Bardzo łatwo jest zrobić film krzykliwy, w którym się znajdzie śmierć, wymioty. To jest proste, to się dobrze fotografuje, aktorzy łatwo grają. Zagrać wariata to marzenie każdego studenta szkoły teatralnej, bo mało wysiłku, a dobry efekt. Ja uczę w szkole też, więc coś na ten temat wiem. To było trudne. Ja zastanawiałam się, jaki fragment wybrać, bo zrobienie historii Beksińskich tak naprawdę wymaga serialu i to takiego 13-odcinkowca po godzinie, żeby to pochylić się nad tym, fascynujący jego dziadek, który widział krasnoludki. No tam jest mnóstwo takich rzeczy ciekawych. I gdzie jest ten moment, gdzie jest ta chwila, którą można przyszpilić, żeby nad nią się pochylając i przykładając tam soczewkę pokazać człowieka? I myśmy wybrali te ostatnie 5 lat, najmniej zdokumentowane, najmniej opisane, a w moim poczuciu po prostu najciekawsze, bo my wszyscy kiedyś zostaniemy sami. Zawsze ktoś umiera pierwszy, zawsze ten ktoś potem musi czekać, żeby do niego pójść. I to, tak jak Paweł powiedział, to jest o Beksińskim, tam widzicie też nazwisko na odwrocie obrazu i to są jego obrazy, wiadomo, że tak, ale to jest historia każdego człowieka tak naprawdę, poszukiwania miłości, potrzeby bliskości, pytania o to, co będzie później i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Chciałabym jeszcze porozmawiać o dwóch pozostałych filmach, bo zaraz Butterfly Kisses nas stąd wygoni i się skończy. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo. Twórcy nas muszą tutaj opuścić. To ja teraz przekazuję... Co tu się dzieje? Kamiennym chlebom przekazuję mikrofon. I chciałam zacząć od takiego wyjaśnienia, bo nie znam historii tego filmu, a bardzo ona mnie ciekawi, bo jak rozumiem, Robin Lipo, jesteś jakimś takim przedstawicielem tej całej grupy reżyserów. Ja tam naliczyłam 13 nazwisk i zastanawiam się właśnie, o co chodzi. No właśnie, jest to film, który powstał w łódzkiej filmówce i jest to swego rodzaju taki eksperyment, który mogliście widzieć przed chwilą. I profesor Kołski zaproponował taki warsztat właśnie i to jest cała moja klasa, 13 reżyserów. I mogliśmy zrobić adaptację jego powieści. Dał nam zbiórkę powieści i mogliśmy wybrać jakąś, napisać scenariusz i wspólnie wyjechać po prostu. A też zaproponował wam innych pisarzy, czy to? Nie. Opcja była tylko taka, że sami też napiszemy to i przeczytaliśmy po prostu z tych 12 opowieści i nikt się za bardzo za to nie miał i mi się podobała z tego właściwie ta jedyna tutaj ta Kamienne Chleby cioci Maniusi, to jest oryginalna nazwa i podobało mi się tam właściwie respektywę, może teraz już do końca nie pamiętam, ale może ja w tym to po prostu tylko widziałem i wzeprzełem się o to, o taki właśnie ten motyw tego jakby to powiedzieć, załatwienia starych spraw, które po prostu nas ciążą i... No tak, taki bagaż doświadczeń, który gdzieś dokładnie, tam dokładnie. Jest. No i wtedy powstał ten scenariusz we współpracy jeszcze z dwójką moich kolegów, Joanna Satanowska i Kamil Krukowski. No i wyjechaliśmy wspólnie na pomału 2 tygodnie na Mazury, gdzie 13 reżyserów brutalnie między sobą walczyło. Był jeden operator, tak. On miał najgorzej. No, ale dał sobie radę, myślę. No i bardzo się cieszę, że tutaj też siedzi z nami montażystka tego filmu, która też miała bardzo trudną sprawę. Też miała 13 reżyserów nad sobą. Więc no, geneza tego jest właściwie taka i to jest, rok wcześniej powstał pierwszy taki eksperyment z rokiem wyżej, to jest drugi, w tym roku powstał jakiś nowy film, który chyba się jeszcze montuje, jakiś nowy montażysta po prostu walczy.
I był zrobiony taki podział na sceny, że gdzieś tam losowaliśmy, czy tam po prostu zgłaszaliśmy się, kto by chciał jaką scenę po prostu reżyserować. No i zamienialiśmy się też, że byliśmy asystentami na tym planie, więc jak gdyby cały czas się po prostu kręciliśmy i było to świetne doświadczenie właśnie, bo w szkole jednak cały czas jestem z tym rokiem, ale tak naprawdę widzimy tylko wyniki tych filmów i teraz była świetna okazja zobaczyć, jak kto pracuje i każdy jest mocniejszy po prostu w czymś innym. Ktoś z pracą z aktorem, ktoś w inscenizacji i tak dalej. I świetne było właściwie tylko się podglądać kolegów oraz ta walka 13 kogutów po prostu na jednym śmietnisku była też dosyć niesamowitym doświadczeniem. Na tyle, że niektórzy się rozkłócili i nawet wyjechali po prostu z tego planu. Rozmawiać jeszcze ze sobą? Tak. Już się, czasem się to wszystko jakoś tam gdzieś znów chyba ułożyło do pierwotnych torów. Jakiś dramat można by nakręcić, jakiś dokument w ogóle z tego planu. W sumie czwarty rok, tak? Tak. Chodzi o czwarty rok. No i powstał tak naprawdę, jest jakiś tam making of, który profesor Kolski kręcił podczas realizacji całego filmu. A to po to mu to było potrzebne. No dobra, to ale znaczy przyznam się, że wyszedł zaskakująco spójny obraz jednak jak na pracę 13 reżyserów na planie, a wiadomo, że takie eksperymenty są, mówiąc delikatnie, dość odważne i ryzykowne. No to w takim razie jak montaż tego filmu później wyglądał? Jak robi się spójny obraz z 13 par oczu? Montaż, cóż, zaczęło się od tego, znaczy pierwszą układkę, którą zrobiłam według scenariusza i każda ze scen prowadzona przez innego reżysera była tak sobie osobno. Ze scenariusza Robina. Ze scenariusza Robina, w którym tam w ostatecznej wersji pomagał mu jeszcze Kamil i Joanna. No i obejrzawszy tą pierwszą układkę i przy oglądaniu tej pierwszej układki już nie wszyscy byli, bo jednak jakieś tam problemy z planu się przeniosły jeszcze na oglądanie pierwszej układki. No tak było, no, coś tam obejrzeliśmy i tak sobie. Natomiast później wszyscy jakoś zostawiliśmy ten film i dzięki Bogu zbliżały się moje egzaminy wewnętrzne z montażu. No i postanowiłam przesiedzieć nad tym filmem, a przerwa trwała gdzieś tam z 2-3 miesiące. W związku z tym ja nabrałam dystansu, też skonsultowałam to z jakimiś wykładowcami i oni trochę wylali mi kubeł zimnej wody na głowę, mówiąc, że konwencje się mieszają i że w ogóle trzeba nad tym pomyśleć. No jak może być inaczej? Co to za pomysł z tym eksperymentem? Nieważne. Dokładnie, także no, na szczęście nie miałam 13 reżyserów w montażowni. Na ten egzamin ja zrobiłam wersję swoją, od której później odbiliśmy się z Robinem, bo on dołączył do mnie do montażu na już tą ostateczną wersję. No i tak, no i jakoś dociągnęliśmy to do końca. Plan był w marcu ubiegłego roku. Moja wersja, ta egzaminacyjna, powstała we wrześniu, pod koniec września. Natomiast jeszcze w lutym tego roku robiliśmy dokrętki. Bo jakoś tak czuliśmy, że potrzeba. No i tak, no i jakaś akceptacja tego poszła od reszty grupy, no i szczęśliwie zamknęliśmy to wszystko. No, prawda jest też taka, że nie wszyscy się wypowiedzieli finalnie tak naprawdę końcowej wersji, ale to chciałem właściwie powiedzieć także, że czuję się taki rozdarty tutaj w tej sytuacji, ze względu na to, że jestem jeden z 13, więc trochę czuję, że to jest moje dziecko w istym sensie, ale takie bardzo adoptowane gdzieś, bardzo z odległości, z jakiejś orbity w ogóle odległej. I ten film był jakiś zarys scenariusza taki już zaakceptowany, zamknięty.
który potem jak przyjechaliśmy do tych Widryn na Mazurach, do tej tam miejscowości, to po każdym dniu się tak naprawdę siadaliśmy i gadaliśmy, kto będzie następny, jaką ma scenę i co będzie realizować. I tutaj trwały bardzo długie dyskusje do nocy, czasami nawet do rana, powiedzmy, że to się bardzo dużo zmieniało i adaptowało się na tą miejscowość, gdzie tam się to odbywało. I bardzo dużo scen nowych powstało podczas w ogóle pobytu na samym miejscu, gdzie wykorzystywaliśmy naturszczyków, mieszkańców danej wioseczki, co uważam, że było też bardzo interesującym doświadczeniem. Scena linczu, przypuszczam, tak? Z samochodu. Tak, 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 ale ogólnie tam z tymi krowami właściwie to w ogóle nie było. Cała krowy ta stodoła, też nieprofesjonalne. Tak. No nie były w scenariuszu zamyślane w ogóle. I ciekawe by było właściwie też słyszeć opinię reszty reżyserów, więc ja tylko mogę mówić po prostu za siebie, swoje doświadczenia, ale jestem bardzo wdzięczny za to, ze względu na to, że się bardzo dużo nauczyłem, jak powiedziałem. Też sytuacja wygląda tak, że jeżeli to jest film 13 reżyserów, a nie jednego, który sprawowałby pieczę nad tym i tam głaskał, jak długo się da, no to wiadomo, każdy poszedł do swoich projektów, do swoich spraw, na swoje wyjazdy. No i tak gdzieś to się wszystko rozeszło, więc no myślę, że też dużą zasługę w tym, że to jest jednak spójne, ma oczywiście operator, no, dzielny Miłosz Kasiura, który poradził sobie z tą całą ferajną i tak, no i dzięki niemu też miałam z czego lepić. No, muszę was zapytać na koniec, jak Jan Jakub Kolski zareagował na efekt finalny, jaką ocenę dostali wszyscy? Ocenę to ja nawet nie pamiętam, nie wiem, czy my za to, tak naprawdę ocenę jakąś dostawaliśmy. Swoją drogą oceny na artystycznej szkole są dosyć absurdalnym i abstrakcyjnym pojęciem. No tutaj więcej absurdów słyszę. Ale myślę, że gdzieś mu się tam podoba ten finalny, ta finalna wersja i już na podstawie scenariusza pamiętam, jak mówił, że w życiu sobie nie wyobrażał, że tak wolnie zaadaptujemy tą jego krótką powieść, która tam miała, nie wiem, 13 stron czy coś takiego, więc był bardzo zaskoczony już na podstawie scenariusza. Pytania? Teraz będzie chwila brutalnej realności. Otóż mój były wykładowca, również wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, nieżyjący już od wielu lat, profesor Aleksander Jackiewicz, wypowiedział kiedyś wspaniałe, nieśmiertelne zdanie a propos sztuki filmowej, że tutaj każdy wariuje jak umie, ale niewiele z tego czasem wynika. Niestety ono w tej sytuacji jest chyba dosyć prawdziwe. Ja wytrzymałem tak mniej więcej 4-5 minut tego eksperymentu. Natomiast wniosek jest taki, że Szkoła Filmowa w Łodzi potrzebuje nowego programu edukacji. O! Nie wiem, czy to było też jakieś pytanie w tym związane. Czy Szkoła Filmowa w Łodzi potrzebuje nowego programu edukacji? No, według pana chyba tak. Tak, ja je trochę tak przełożyłam na pytanie, pozwoliłam sobie. Ale szkoda, że pan nie wytrzymał do końca, bo jednak może jakąś emocję by w panu wzbudziło coś tam później. Ja na przykład z rozczuleniem patrzyłam na magnetofon szpulowy. Na pierwszym roku studiów jeszcze próbowano nas uczyć chodzić z tym, tak obsługiwać i sklejać sklejką. Główny odtwórca roli Kazimierza, pan profesor Matula, jest tak naprawdę, wykłada w łódzkiej filmowce dźwięk, więc jest bardzo związany tak naprawdę z dźwiękiem, więc tutaj to się bardzo wiązało z postacią i od samego początku obsada nam była wiadoma, że chcielibyśmy właściwie, i było to też pisane tak naprawdę na postać pana profesora Matuli.
Czyli magnetofon pewnie jego, tak? No ze szkoły, ale na zajęciach używał go, tak. No dobrze, to ostatni film, film dokumentalny. Przepraszam, że tak długo tutaj musieliśmy czekać. To, cóż, może zaczniemy też od tego tytułu, od Kinki, bo przyznam się, że ja nie wiedziałam, wygooglowałam dopiero i teraz już wiem, ale może nie wszyscy wiedzą, więc co to znaczy Kinki, co to jest Kinki? Czym określa się, co określa się tym słowem? Kinki to jest w takim slangu angielskim wyrażenie na coś, co jest dziwne, ale dziwne w kontekście takim erotycznym. Może być osoba kinki, może być, mogą być ubrania, buty. No. Korci mnie zapytać, co tam się działo? Co tam się działo co tam się działo, poza planem, czy? Nie, poza planem to już to kolejny making of tutaj, tak, powinien powstać jakaś oddzielna sekcja po prostu making ofów, ale chciałam się zapytać już tak na poważnie, no zwykle czasami jest tak, że na przykład dokumentalista ma temat, o którym chce zrobić film i szuka sobie bohaterów, prawda? Tutaj przypuszczam, że było na odwrót, czy może nie? Tak było, czy było inaczej? Czy miałeś najpierw bohaterkę, czy miałeś najpierw temat, którym chciałeś się zająć? W ogóle film jest w zasadzie częścią takiego większego projektu. To był projekt, na który trochę przypadkiem w ogóle tematyka, w szerszym troszeczkę kontekście, chociaż myślę, że film wcale o tym nie jest, to była tematyka BDSM. To było już dawno, dawno temu, jeszcze przed krajem. I wtedy zastanawiałem się, jak podejść do tego tematu. Zacząłem poznawać to środowisko zupełnie przez przypadek. I finalnie jakby film jest jedną z części, jest oprócz tego jeszcze książka fotograficzna i coś w rodzaju takiego fotokastu czy też reportażu, więc i film też bardzo długo powstawał. Tam było początkowo miał być troszeczkę jakby. To był też mój pierwszy film, mimo że on jest teraz, to jakby jego realizacja, czy też ten materiał zdjęciowy, to jest już materiał, który tak z kilka lat temu był robiony, więc no i w zasadzie powoli to dojrzewało wszystko i z kolejnych bohaterów pozostała mi przede wszystkim Olga, którą uznałem, żeby jej poświęcić film. No właśnie, no bo to nie jest tyle film o środowisku, co no głównie o niej. W dodatku ona się tam faktycznie bardzo otwiera przed tobą i czy zastanawiam się, jak ta praca między wami wyglądała, jak te rozmowy wyglądały, jak to wszystko się po prostu tam działo? To była trudna praca, ponieważ i to było trudne dla niej i dla mnie doświadczenie. I zaczęło się tak, że jak jeszcze w pierwszej takiej wersji, kiedy ona była jedną z bohaterów, to dla niej to była fajna zabawa, ale w momencie, kiedy ten projekt się przeciągał na kolejne miesiące, to no już coraz mniej była tym zainteresowana. I o ile na przykład te wszystkie tak zwane fizycznie intymne sceny, dla niej nie było z tym problemów, to ona bardzo, bardzo nie chciała mnie dopuścić do tego, kiedy gra. To była jakby dla niej taka intymność, także to prawie rok mi zeszło ją przekonać, żeby zrobić taką scenę i ostatecznie tak ledwo się udało. Przyznam się, że ja strasznie chciałabym więcej się dowiedzieć o tej bohaterce. To znaczy, to jest tak, że te sceny, które tam oglądam, one oczywiście tak no nie szokują mnie, ale zastanawiam się, no właśnie dlaczego ona pozwala aż na taką otwartość tutaj przed kamerą. Z jednej strony oglądamy te sceny domowe, z drugiej strony oglądamy właśnie te sceny takie bardzo mocno cielesne i bardzo chciałabym się dowiedzieć czegoś od niej. Ty nie miałeś takiej potrzeby, czy może, nie wiem, bohaterka nie chciała, a może ty nie chciałeś
chciałeś bardziej dopuścić jej do głosu? Czy to od początku miał być taki bardzo mocno obserwacyjny tylko dokument? Tak, wiesz, nie byłem tym zainteresowany, jak w tym momencie, kiedy realizowałem ten film, miałem takie wyobrażenie na realizację dokumentu, które no, dzisiaj może mam już inne, ale wtedy nie chciałem tego, co tak właśnie się mocno też wciska, że dokument tak samo musi mieć historię, że musi być ten bohater, musi być jego przemiana i tak dalej, że w ogóle jak w późniejszym czasie miałem okazję, bo też jest jakby ja w momencie, kiedy zająłem się filmem, wcześniej też byłem troszeczkę po drugiej stronie, ponieważ miałem okazję studiować filmoznawstwo i jakby widzę, że jakby totalnie wyobrażenie czy też krytyki do realizacji filmu jest kompletnie różne i znaczy może nie zawsze, ale przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynikało, zwłaszcza w dokumencie. Bo na przykład w obecnym czasie to pracowałem przy dokumentach jako operator, ponieważ jestem z wykształcenia operatorem, przy dokumentach, które miały scenariusze tak, na kilkadziesiąt stron, gdzie były dialogi rozpisane i natomiast wcześniej miałem takie wyobrażenie, że chcę samo życie i to ta bliskość jakby nie interesowała mnie kontekst, chciałem mieć kobietę, cielesność. Właśnie też o to, o tak, bardzo, bardzo mnie to interesuje, jak właśnie dlatego w ten świat można wejść i znaczy no właśnie przekonać ludzi do takiego otwarcia się. To tutaj była to zdecydowanie najtrudniejsza kwestia. Może tu, bo tam nie tak to... Znaczy, tak przepraszam, że tak weszłam ci w słowo, ale wydaje mi się, że to właściwie była ta najtrudniejsza rzecz, dostać się tam i to właściwie Tadeusz może o tym powiedzieć, a dla mnie przy montażu był taki problem właśnie z wizerunkiem na przykład. Okazywało się, że są jakieś sceny, których na przykład nie możemy wykorzystać i jakby kolejne jakby rzeczy odpadały, tego nie możemy, było takich dużo frustrujących momentów, to właściwie jak opowiedzieć ten film, skoro jakby tak wielu rzeczy nie można albo nagrać, albo wykorzystać. Wiesz co, na przykład ta scena, kiedy ona jest podwieszana, to jest taka scena, bo w żadnym tego typu klubie nie można wyjąć aparatu. Czy obecnie później, bo jakby trochę większym projektem był ten mój projekt fotograficzny i tam, kiedy kilka lat się tym zajmowałem, to była taka sytuacja, kiedy poznawałem ludzi, którzy dopiero zaczęli takie imprezy więc jakby ja już wtedy byłem z środowiska, ale na przykład w Warszawie, gdzie były te sceny kręcone, gdzie te imprezy były wcześniej, to jakby tam nigdy nie mogłem wyjąć, ale raz po prostu sobie wyjąłem, bo miałem bohaterkę i tego pana, z którym też miałem dobry kontakt, sobie po prostu z kieszeni wyjąłem kamerę, bo taką małą kamerą to realizowałem i tak po prostu z kamery z ręki sobie to nagrałem. Natomiast nie mógłbym tego skierować na publiczność, tak samo miałem... Też zastanawiałem się, jak była lekcja muzyki, jakbym miał tłumaczyć rodzicom, o czym to jest film i także... To wiesz co, to dlatego właśnie jakby ten temat, że uważam, że się wyczerpuje właśnie w tych takich trzech mediach. Powstał jeszcze taki... O takim największym walorze informacyjnym istnieje coś takiego, jakby taki krótki fotokast, czy też gdzie mam takie bezpośrednio setkowe w tym momencie na moim koncie Vimeo, ale pracujemy nad tym, mam jakieś galerie zainteresowane fotografią i no to jest jakby tutaj jest pierwszy pokaz tego filmu, to jest jakby teraz tworzymy, bo też trzeba znaleźć przestrzeń na to.
Dostałam tutaj dramatyczne jakieś znaki, że musimy kończyć, bo nas druga ekipa ściga. Jakieś pytanie możemy ostatnie tutaj, nie wiem, zadać. Myślę, że tyle mam w formie pytania. Ale nie ma. No to cóż, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za tę wyczerpującą, owocną dyskusję. Jeśli ktoś ma ochotę zostać na drugiej, to zapraszamy. Twórcy Butterfly Kisses będą z nami.